paru Bogu. Było już czytane Słowo Boże z listu Piotra. Brat Staszek właśnie cytował. I wiemy, że w dzisiejszym czasie jest trudny czas, w którym my żyjemy. Coraz to po prostu więcej ludzi jest takich, co czynią nieprawość, złość i po prostu w ogóle w Boga nie wierzą, drwią, szydzą i mówią, że nie będzie żadnego przyjścia Bożego, nie będzie Dnia Pańskiego, ale tak jak już było tu mówione, że Pan używa cierpliwości, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, żeby wszyscy przyszli do upamiętania i poznania prawdy. I Piotr mówi dalej, ale Dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa trzaskiem przeminą, żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. I to na pewno się stało, tak jak wiele rzeczy już się stało w historii świata, tak samo i stanie się to. I dzisiaj właśnie pragnę dzielić się Słowem Bożym, które jest związane z Dniem Pańskim, Dniem Gniewu Bożym, Gniewem Bożym i Jego powtórnym przyjściem. Pragnę przypomnieć te słowa, które na pewno nieraz żeśmy już czytali, ale dobrze, żebyśmy się wniknęli jeszcze raz, zastanowili, do kogo to jest mówione, z czym to jest związane, jak wygląda na przykład gniew Boży, ten Dzień Pański. Wiemy, że to jest okres czasu, w którym będzie wylewany gniew Boży. I przejdę do Księgi Joela, 973 strona. Drugi rozdział, 11 wiersz. Jaki jest ten Dzień Pana? Zobaczmy. I Pan wydaje swój donośny głos przed swoim wojskiem, gdyż bardzo liczne są Jego zastępy i potężny jest wykonawca Jego rozkazu. Tak, wielki jest Dzień Pana i pełen grozy, któż go przetrwa. I tu z tego miejsca dowiadujemy się, że ten Dzień Pana jest wielki, jest dniem pełnym grozy i jest znak zapytania, któż go przetrwa. Następne słowo to jest Księgi Izajasza, będziemy czytać 13 rozdziału. Zobaczmy, czy Słowo Boże właśnie mówi na temat Dnia Pańskiego i Jego gniewu. 13 rozdział Księgi Izajasza. Wiersz 6. Biadajcie, bo blisko jest Dzień Pana, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmocnego. Dlatego opadają wszystkie ręce i truchleje każde kolano ludzkie. Są przerażani, ogarniają ich kurcze i bóle. Wiją się z bólu jak rodząca, jeden do drugiego, na drugiego spogląda jak osłupiały. Ich oblicza są rozpłomienione. Oto nadchodzi Dzień Pana, okrutny, pełen srogości, płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. Gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła i słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. I nawiedzę okrąg ziemi za jego złość, a bezbożnych za ich winem. I ukrócę pychę zuchwalców, a wyniosłość tyranów poniżem. Sprawię, że śmiertelnik będzie rzadszy niż szczere złoto, a człowiek niż złoto z Ofiru. Dlatego sprawię, że niebiosa zadrżą, a ziemia poruszy się ze swojego miejsca z powodu srogości Pana zastępów, dniu płomiennego Jego gniewu. I tutaj taki krótki fragment, a też nam wiele mówi o tym dniu, który po prostu Bóg będzie wylewał swój gniew. I zobaczcie, że On tu po prostu nawiedzi okrąg ziemi, ale zobaczmy, 11 wiersz. Okrąg ziemi. Za co? Bóg po prostu jest Bogiem sprawiedliwym, kocha prawo i On nienawidzi grzechu, złości, nieprawości. A tu jest mowa właśnie na wiedzę. Za Jego złość, bezbożnych za ich winy, ukrócę pychę, wyniosłość. To są rzeczy, które ludzie czynią i to się Bogu nie podoba. I ci ludzie, którzy to czynią, będą uczestnikami gniewu Pana.
Zobaczmy, że w dniu Pana, tak jak wiersz 9 mówi, że nawet gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła, słońce zaćmi się, a więc po prostu różne rzeczy będą się dzieli w atmosferze, wokół ludzi, ludzie będą to widzieć w tym dniu, gdy Pan nawiedzi ziemię. Sofoniasza, tysiąc strona, Księga Sofoniasza. Rozdział 1. Od 14 wiersza. Zobaczmy jeszcze tak samo tutaj, gdy będę czytał, żebyśmy zwrócili uwagę, z czym wiąże się ten dzień, jaki on jest i czym on jest, czym się charakteryzuje. Bliski jest wielki dzień Pana, bliski bardzo szybko nadchodzi. Słuchaj, dzień Pana jest gorzki, wtedy nawet i bohater będzie krzyczał. Dzień ów jest dniem gniewu, dzień ów jest dniem ucisku, dniem utrapienia, dniem huku i hałasu, dniem ciemności i mroku, dniem obłoków i gęstych chmur. Tu widzimy, czym charakteryzuje się ten dzień, w którym Pan będzie wylewał swój gniew. 16 wiersz. Dniem trąby i okrzyku wojennego przeciwko miastom obronnym, przeciwko basztom wysokim. Wtedy ześlę strach na ludzi, także chodzić będą jak ślepi, gdy zgrzeszyli przeciwko Panu. Ich krew będzie rozbryzgana niby proch, ich wnętrzności rozrzucone niby błoto. Ani ich srebro, ani ich złoto nie będzie mogło ich wyratować w dniu gniewu Pana, bo ogień gniewu Pana pochłonie całą ziemię. Doprawdy, koniec straszną zagładę zgotuje wszystkim mieszkańcom ziemi. I tutaj z tego krótkiego fragmentu też widzimy charakterystykę tego dnia Pana. I widzimy, że przeciwko komu on jest? Przeciwko tym ludziom, którzy grzeszą przeciwko Bogu, którzy po prostu nie uważają Boga, nie czczą Boga, a żyją w swojej pysie, hardości, są ludźmi bogatymi. I tu jest właśnie ciekawa rzecz, która jest napisana, że to bogactwo, ani srebro, ani złoto, nic im nie pomoże, gdy Bóg będzie wylewał ten gniew. I pisze, że gniew Pana pochłonie całą ziemię, a więc będzie na całej ziemi, ludzie będą doświadczać tego, co się będzie działo. Tesaloniczan, pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział, 1-4. O czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać, sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Wszakże zaś wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. I tutaj już w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie dowiadujemy się z listu do Tesaloniczan, gdzie jest napisane, że dzień Pański przyjdzie, jest potwierdzenie, że na pewno przyjdzie. Już w tamtych czasach bracia i siostry oczekiwali dnia Pańskiego. Żyjemy już 2000 dalej i myślę, że ten dzień Pański jest coraz to bliższy. Gdy słyszymy te różne sytuacje, które mają miejsce na świecie, wojny, coś wieści o konfliktach nuklearnych, a tak samo wielkie prześladowania, które się dzieją w krajach tam islamskich, gdzie potrafią każdego dnia być cinani nasi bracia i siostry i głowy zatykają na płotach, to się w głowie nie mieści. Naprawdę. To jest coraz to bliższy ten dzień Pański. I tutaj właśnie jest napisane takie, że gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, przyjdzie na nich nagła zagłada. A więc przyjdzie to niespodziewanie, gdy ludzie będą coraz to więcej o pokoju mówili, a to przyjdzie. Ale jest dla nas dobra informacja, że wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, nie jesteśmy w ciemności. Ten dzień nas nie zaskoczy. Na pewno Duch Święty po prostu nam to wszystko objawi i
uczyni to, co jest odnośnie do nas obiecane. A więc ten Dzień Pański, jak zobaczyliśmy z tych paru fragmentów, jest związany z dniem gniewu Bożego, z dniem ucisku i zagłady bezbożnych narodów, tych, którzy żyją w grzechu, których pysłość, pycha i wyniosłość jest coś tym charakterystycznym w życiu. Bóg przejawi swój gniew na bezbożne narody. Kogo spotka ten gniew, a kogo nie? Takie pytanie sobie zadałem i tutaj zobaczymy już w Nowym Przymierzu parę miejsc z listów, co mówią apostołowie. List do Rzymian 2:5. List do Rzymian, drugi rozdział, 5 wiersz. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Widzimy, że tutaj jest też mówione, że przyjdzie ten dzień gniewu i sprawiedliwy sąd Boży przyjdzie na ziemię. I tutaj jest mówione, ty przez zatwardziałość. Mowa tu jest wcześniej, jakbyśmy czytali, niedawno się tym dzieliłem, widzimy, jacy ludzie są w świecie, którzy odrzucają Boga. To mówi nam pierwszy rozdział listu do Rzymian. I tylko tak wymienię jeszcze raz parę tych charakterystykę tych bezbożnych ludzi. Nieprawościwość, nikczemność, zazdrość, morderstwa, zwady, podstęp, podłość, potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, wynalazcy złego, rodzicom nieposłuszni, nierozumni, niestali, bez serca, bez litości. To jest charakterystyka tych ludzi, na których zgotowany jest gniew Boży, dla których. W pierwszym liście, 18, pierwszym rozdziale tego samego listu, 18 wiersz. Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. I tu widzimy z tego miejsca, że ten gniew Boży objawia się przeciwko tym ludziom, którzy są nieprawi, którzy po prostu nie chcą postępować według prawdy i tłumią swoją prawdę w sercu. Nie chcą żyć według prawdy, nie chcą poznać prawdy. Następne miejsce to jest Efezjan 5, list do Efezjan, 5 rozdział. Gdyż to wiedzcie na pewno, że żaden rozpustnik albo nieczysty, albo chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Bożym, Chrystusowym i Bożym. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. I tu widzimy apostoł Paweł w liście do Efezjan, do braci, mówi, kto będzie uczestnikiem tego gniewu Bożego. Ci ludzie, którzy czynią grzech. Tu jest też podane jeszcze wcześniej charakterystyka tych osób, może każdy przeczytać, ale mowa jest o rozpustnikach, nieczystych ludziach, którzy są bałwochwalcami, chciwcami i właśnie gniew Boży przychodzi na tych ludzi, którzy czynią grzech. Kolosan, list do Kolosan, 3 rozdział, 6 wiersz. Piąty też przeczytam. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. I znów widzimy potwierdzenie, że jest mowa o tych rzeczach złych, grzesznych, z powodu których przychodzi gniew Boży na narody. Kogo dotyczy ten gniew Boży? Tesaloniczan, 2 rozdział, 2 list do Tesaloniczan, 2 rozdział, wiersz 9. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć.
ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Tu jest też mowa już o czasach ostatecznych, o antychryście jest mowa i o tych ludziach, którzy mają zginąć. I zobaczcie, jacy to są ludzie. Wiersz 10 mówi konkretnie. Nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Po prostu Bóg daje czas. Tak jak brat Stasiu mówi, przemawia do ludzi różnymi sposobami. W dzisiejszym czasie, jak było czytane, przez Pana Jezusa, przez apostołów, przez proroków wcześniej, dzisiaj przez Słowo Boże. I każdy ma możliwość przyjąć tą prawdę i uniknąć gniewu Bożego. Może zostać zbawiony, ocalony przed tym gniewem Bożym. A więc spotyka tych ludzi, którzy dobrowolnie dokonali wyboru i nie przyjęli prawdy, która była im głoszona. Będą oni, i 12 wiersz, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. I też Słowo Boże nam mówi, że zostaną osądzeni ci ludzie, którzy nie uwierzyli prawdzie, którzy nie uwierzyli Słowu Bożemu, Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa, ale mieli upodobanie w nieprawości, w grzechu, którzy chcieli żyć tak, jak po prostu każdy żyje, jak żyje cały ten świat. I kto będzie ocalony, zbawiony przed tym gniewem? W jaki sposób to się może stać? W jaki sposób? Dzieje Apostolskie, 2 rozdział. Dzieje Apostolskie, 2 rozdział od 19 wiersza. Apostoł Piotr cytuje proroctwo Joela. I pierwsza część proroctwa mówi o wylaniu Ducha Świętego, która się wypełniła w dzień 50, a druga część mówi dalej: i uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu, i słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały. Ale każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. I tutaj Joel, Piotr cytuje to proroctwo, mówi, że będzie to dzień straszny, który przyjdzie, ale on będzie także i dniem wspaniałym. I w jaki sposób człowiek może uniknąć i być zbawiony dnia Pańskiego, tego gniewu Bożego? Tu jest mowa, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Będzie ocalony przed przyszłym gniewem. I dalej, gdy mówi kazanie w wierszu 36, mówi następujące słowa. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali. I on tutaj wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa. A więc zbawiony może być ten i ocalony przed przyszłym gniewem, kto będzie wyznawał, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, to przyjmie tą prawdę, Ewangelię, który będzie w przymierzu z Panem Jezusem Chrystusem. Będzie ocalony przed przyszłym gniewem Bożym. W Rzymian 10 rozdziale 13 wierszu tak samo napisane są takie słowa. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Przejdźmy jeszcze do Tesaloniczan, pierwszego listu. List do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, 9-10. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Zobaczcie, jakie to są wspaniałe słowa, jakie pocieszające, jakie to są obietnice. Ci ludzie w Tesalonicze byli poganami, chodzili według mody tego świata, naśladowali władcę ciemności, ale oni się nawrócili od bałwanu, nawrócili się do żywego Boga.
i pragną służyć w tym celu, aby służyć żywemu i prawdziwemu Bogu. Dzieci Boże, wierzące, pragną służyć żywemu, prawdziwemu Bogu. I w 10 wierszu tu jest napisane: służyć i oczekiwać Syna Jego z niebos. Wiemy, że nasze życie powinno być takie, żebyśmy na każdy czas żyli w bojaźni przed Bogiem, oczekiwali, że Pan przyjdzie. Żebyśmy po prostu oczekiwali tego Syna z niebios, bo wiemy, że On przyjdzie, wiemy, że On został zbudzony. Ale najwspanialsza informacja jest, że co zrobił Jezus? Który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. On nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Dlatego każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie, kto będzie wzywał, a więc uwierzy w to, co uczynił Jezus na Golgocie, to, co po prostu uczynił, że zapłacił za nasze grzechy, że dzięki Niemu mamy usprawiedliwienie, przebaczenie grzechów, że Jego krew zmyła nasze winy, że tą krwią zapłacił. Jeżeli w to uwierzymy, to będziemy wyznawać, to wtedy będziemy zbawieni i będziemy mieć tą pewność, że Jezus jest naszym Panem, naszym Zbawicielem i On nas ocalił przed tym przyszłym gniewem. My będziemy żyć i postępować tak jak On, czynić dobre uczynki i możemy mieć pewność, że będziemy razem z Nim. Następne miejsce to jest 1 Tesaloniczan 5:9. Zobaczcie, co Słowo Boże mówi. 5:9. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. My jako dzieci Boże, co narodziliśmy się na nowo, nie jesteśmy przeznaczeni na gniew Boży. Na gniew Boży są przeznaczeni ci, którzy nie poznali Jezusa, którzy dobrowolnie odrzucili prawdę, którzy po prostu hołdują nieprawości, wybierają to, co złe i czynią grzech w swoim życiu. A my nie jesteśmy przeznaczeni na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia. 2 Tesaloniczan 2:14. Trzynasty też przeczytam. My bowiem powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę prawdę. Do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. I wspaniałe słowa, tu apostoł Paweł mówi, że Bóg nas wybrał, Bóg nas powołał i to się stało przez Ewangelię i naszym celem jest to, abyśmy osiągnęli, dostąpili chwały razem z Panem Jezusem Chrystusem. Kolosan list 3:4. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się mi wy okażecie razem z Nim chwale. Zobaczcie, co te słowa nam mówią. Gdy się Pan Jezus okaże, wtedy i my razem z Nim okażemy się chwale. To są wspaniałe słowa, które budują naszą wiarę. Przyjście Pańskie. Izajasza 66 rozdział. Piętnaście, szesnaście. Bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a Jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją groźbę w płomieniach ognia. Gdyż ogniem i swoim mieczem dokona Pan sądu nad całą ziemią i będzie wielu pobitych przez Pana. Tu jest mowa o tym, co się będzie działo, jak Pan Jezus przyjdzie. Następne miejsce to listu do Tesaloniczan, 2. To mowa też jest, jak Pan Jezus przyjdzie, co się będzie działo. 1 rozdział od 7 do 9. A wam uciśnionym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę komu? Tym, którzy nie znają Boga
oraz tym, którzy są nieposłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. I tu widzimy, że będzie taki dzień, że Pan Jezus przyjdzie, się objawi, przyjdzie i w ogniu płomienistym, Nowy Testament też nam to potwierdza, i wymierzy karę. Sądy Pan Jezus będzie sprawował. Komu? Tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy są nieposłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana, od mocy chwały Jego. Następne miejsce, objawienie 19. 19 rozdział. Czytałem te miejsca i tak właśnie chciałem powiązać niektóre wersety. Zobaczcie sami, o czym one mówią. Kto przychodzi razem z Chrystusem? Objawienie 19:7-9. Weselmy się, radujmy, oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica Jego przygotowała się. I dano jej bisior, dano jej przyobleć się w czysty lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki święty. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Zobaczcie, tu jest wymowa o weselu Bożym. Kto był na tym weselu? Kim jesteśmy nazwani? My, którzy jesteśmy w nowym przymierzu z Panem Jezusem Chrystusem. Narodziliśmy się na nowo, pokutowaliśmy, narodziliśmy się na nowo. Żyjemy tak, jak Pan Jezus chce, upadniamy się do Niego, celujemy w tych dobrych uczynkach, bo kochamy swojego Pana, bo Go czcimy, służymy. My jesteśmy nazwani ciałem, kościołem, oblubienicą. On nas zbawił. On nas pojednał ze swoim Ojcem. I tu jest mowa, że jest wesele baranka. Oblubienica jest na weselu baranka. I się przygotowała. I dano jej się przyoblec. W co ona się przyoblekła? Śniący bisior. A czym jest ten bisior? Śniący bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. To jest mowa o oblubienicy, która się cechuje czym? Sprawiedliwymi uczynkami. Święci się cechują. Święty to jest oddzielony od grzechu, nie czyni grzechu. I właśnie tym się cechuje oblubienica. Teraz zobaczmy następne miejsce, też z objawienia. To jest wiersz 18. Nie, pomyliłem się. 14. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty, biały bisior. Czym był bisior? Sprawiedliwe uczynki święty. Kto szedł za nim? Wojska niebieskie. No tak tu jest napisane, wojska niebieskie, ale były przyobleczone w czysty, biały bisior. Ja na przykład wierzę, że to jest oblubienica. 17 rozdział objawienia, wiersz 14. Będą oni walczyć z barankiem, a baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów, Królem Królów. A z nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. Tu jest mowa, że Pan Jezus będzie na ziemi, będzie walczył. I On jest Królem Królów, Panem Panem. On nie jest już tym dzieciątkiem, które narodziło się tam kiedyś w Betlejem, ale przychodzi na ziemię jako Pan Panów, Król Królów, jako władca, jako sędzia. Ale ja zwróciłem tu uwagę jeszcze na to, co możecie zobaczyć, że z Nim są ci, którzy są powołani, wybrani oraz wierni. Już żeśmy dzisiaj czytali to, że Bóg nas powołał, Bóg nas wyrwał, Bóg nas uczynił swoimi dziećmi, dał nam swojego ducha. Jesteśmy w przymierzu z Jezusem Chrystusem, ale musimy się okazać wierni. Tu już też brat Staszek mówił na ten temat. A więc do końca mamy sprawować swoje zbawienie. I następne miejsce to Zachariasz, strona 1017, wiersz 4-5. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciw Jeruzalemu od wschodu. Także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się
na północ, a druga połowa na południe. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny, która między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel. A będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza króla Judzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. Wcześniejsze miejsca, które tu czytałem, one się tyczą do narodu wybranego, którego Bóg wybrał, do Izraela. Ja chciałem zwrócić uwagę, kto przyjdzie. Tu jest mowa, że Pan Jezus stanie na Górze Oliwnej i On przyjdzie na ziemię. Ale tutaj zobaczcie, przyjdzie, potem przyjdzie Pan, Bóg mój, a z Nim wszyscy święci. Kto z Nim przyjdzie? Zadajmy sobie to pytanie. I jeszcze ostatnie miejsce z objawienia 4 rozdziału, objawienie Jana, 4 rozdział, 10 wiersz. Nie, 5 rozdział, 10 wiersz. I uczyniłeś z nich dla Boga, może przeczytam jeszcze wcześniejszy, i zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Te słowa, jak dla nas, dla mnie, one też dużo mówią. I wiem, że to Pan Jezus jest gotów i On będzie wylewał te sądy. Księga Objawienia o tym mówi, ale też dowiaduje się z tego miejsca, że został zabity. On zmarł tam na krzyżu, na Golgocie i odkupił dla Boga z każdego narodu ludzi, z każdego narodu, języka, plemienia. Tu w niebie jest po prostu... Są ci ludzie z różnych plemion, z różnych nacji i uczynieni są dla Boga narodem, rodem królewskim, kapłanami i będą królować na ziemi. Tu już nic nie będę mówił. Ja uważam właśnie, że to jest moment, gdy Pan Jezus przychodzi na ziemię ze swoją oblubienicą i będziemy królować na ziemi 1000 lat. A więc patrząc na te wszystkie miejsca, jest ich o wiele więcej, ale widzę, że Bóg nas uczy. Bóg pragnie, żebyśmy nie żyli w niewiedzy. Zostawił nam to wspaniałe słowo, żebyśmy się z Jego uczyli. Bo naprawdę w dzisiejszych czasach możemy się tyle nasłuchać, tyle naoglądać, że w końcu nie będziemy wiedzieli, jaka jest nasza wiara, co mamy wierzyć. Ale gdy budujemy na Bożym Słowie, gdy po prostu Duch Święty nas uczy, pokazuje jedno, drugie, jak się słowo słowem uzupełnia, widzimy, możemy mieć jakąś nadzieję na Boga, na Boże obietnice. Zobaczyliśmy tu, że gniew Boży objawia się przeciwko tym ludziom, którzy odrzucili prawdę, którzy są nieposłuszni, którzy czynią grzech, którzy chodzą w nieprawości, przeciwko wszelkim po prostu bezbożnikom, cudzołożnikom, co czynią szeteczeństwo, wszelką nieprawość. I tutaj zobaczyliśmy także, że ten gniew Boży przyjdzie na tych ludzi. Będzie to straszny gniew. Ludzie będą ze strachu drżeli, będą bardzo się bać, ale po prostu, tak jak w objawieniu pisze, i tak będą bluźnić Bogu. Człowiek może... Tutaj coś wspaniałego, że grzeszny człowiek może być zachowany przed tym przyszłym gniewem, gdy będzie wzywał imienia Pańskiego. A więc, gdy uwierzy w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, który zmarł i przelał swoją krew na Golgocie za mnie i za każdego grzesznika i może być zachowany przed przyszłym gniewem. Dziecko Boże, narodzone na nowo, zobaczyliśmy, że... nie jest przeznaczone na gniew Boży, bo on jest skierowany przeciwko komu innemu, ale jest przeznaczone na to, żeby dostąpiło chwały razem z Jezusem Chrystusem. Pan Jezus przyjdzie w swojej chwale i mocy, aby dokonać sądu nad bezbożnymi i nad tymi, którzy są nieposłuszni i nie znają Ewangelii Pana Boga. Jezus przyjdzie, ustanowi królestwo na ziemi i będzie królował. Przyjdzie razem z oblubienicą. Nastąpi to po weselu barankowym. Oblubienica będzie królowała z Panem Jezusem. Jaki jest twój stosunek do prawdy? Jakie jest twoje serce? Czy za czym pożądasz w życiu?
Czy przyjąłeś miłość prawdy, która mogła cię zbawić? Jeśli nie, to masz jeszcze czas. Możesz wzywać imienia Pańskiego, aby być zbawiony. Wybór należy do każdego człowieka. To każdy człowiek musi wykonać dobrowolny wybór. Jak okazujesz wdzięczność Panu za to, że cię wybrał, powołał, wybrał, uczynił swoją oblubienicą, że dał ci obietnicę, że nie jesteś przeznaczony na gniew, ale przeznaczony do chwały i życia razem z Nim? Czy z utęsknieniem oczekujesz nastania Dnia Pańskiego i życia wiecznego z Nim? Czy z utęsknieniem oczekujesz nastania tego Dnia Pańskiego? Dla jednych ten dzień będzie dniem gniewu, ale dla drugich będzie wspaniałym spotkaniem z Panem i życiem. Nasza odpowiedzialność tutaj na ziemi to jest prowadzić życie nienaganne, życie w oparciu o Boże Słowo, o prawdę, która jest teraz bardzo odrzucana, abyśmy na każdy dzień upodabniali się do naszego Zbawiciela, naszego Pana, którym jesteśmy w Nowym Przymierzu, abyśmy Jemu służyli, żeby On miał, był z nas zadowolony. Niech Bóg nam dopomoże, abyśmy służyli Jemu wiernie i do końca byli wierni i mogliśmy żyć razem z Nim. Amen.